Dobrze wykonana elewacja to gwarancja trwałości na naprawdę długie lata. Teren wilgotny, także sąsiedztwo terenów leśnych i szlaków komunikacyjnych sprawiają, że nasza elewacja może brudzić się po prostu w szybszym tempie. Ja bym wspomniał jeszcze o tak prozaicznej rzeczy jak orientacja geograficzna budynku. Mam tu na myśli nasłonecznienie poszczególnych ścian, a także teren, na którym budynek stoi. No masz rację, północna, ale nierzadko też wschodnia ekspozycja ściany, także bliskość krzewów czy jakiś altan, to wszystko ma wpływ na to, że nasza elewacja może po prostu szybciej łapać i przyjmować grzyby i glony. O zabezpieczeniu elewacji warto już pomyśleć na etapie jej wykonania, dlatego jeżeli kończycie budowę, jesteście właśnie na etapie wymiany elewacji bądź docieplenia, musicie koniecznie zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami, które i Was mogą spotkać. Rozróżniamy dwa sposoby zabezpieczenia elewacji, pasywny i aktywny. Pasywny, najkrócej mówiąc, to zabezpieczenie elewacji przy pomocy specjalistycznych środków. Rekomenduję to szczególnie nowo powstającym budynkom. Dlatego jeżeli zależy Wam na super ochronie Waszej ściany, proponujemy farby oparte na NQG. To innowacyjna nanotechnologia, która zapewni odporność Waszym ścianom przed zabrudzeniami, glonami, grzybami, a także uzyskacie super trwały kolor. Sposób aktywny zaś to zabezpieczenie elewacji po uprzednim usunięciu z niej kolonii alg i grzybów. I tutaj rekomenduję środki sprawdzone na tysiącach metrów kwadratowych elewacji. Kapatox jako środek dezynfekujący i farbę Muresco jako gwarant świetnego zabezpieczenia przed rozwojem alg i grzybów. I niestety musicie wiedzieć jeszcze jedno, że w praktyce całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci pojawiających się glonów i grzybów na Waszych ścianach jest po prostu niemożliwe. Sąsiedztwo terenów leśnych, szlaków komunikacyjnych lub przemysłowych powoduje to, że nasza nowiutka elewacja może wyglądać po chwili już tak, jakby nie jedną wiosnę przeżyła. No tak, i wtedy jest pokusa, żeby złapać zamyjkę i ruszyć do boju, tak? Ale przestrzegam przed tym, bo robienie tego na własną rękę może spowodować, że na naszej ścianie pojawią się pęknięcia lub rysy. No i rysy, pęknięcia na elewacji to nie są już przelewki. Każdą z nich musi ocenić indywidualnie fachowiec. Ważne są ich głębokość, powierzchnia oraz charakter. Generalnie zasada jest prosta. Rysy płytkie i wąskie, takie do 0,5 mm, można zamalować elastyczną farbą silikonową, która zamostkuje rysy. Wracając jeszcze do tematu zabrudzeń, proponuję raz w roku wybrać się na spacer wokół budynku i zrobić jego przegląd, troszkę tak jak z samochodem. Zresztą o tematach dotyczących czyszczenia, renowacji i zabezpieczania powierzchni naszej ściany możemy rozmawiać w nieskończoność, ale stara zasada brzmi, że zadbana elewacja to trwała elewacja i taka, która po prostu spełnia nasze oczekiwania. A co to oznacza? To bardzo proste. Oszczędności. Zresztą temat termomodernizacji jest tak szeroki, że porozmawiamy sobie o nim jeszcze w naszym studiu Kaparol. Powiem tak, opłaci się obejrzeć.